Naszym gościem jest Tomasz Adamek. Witaj, Tomek. Witam. Jak przebiegła podróż do Polski? No, najpierw samolot, teraz samochód. Zmęczony? No, na pewno, jeżeli się przyleci. Stanów oczywiście jest to czas. Czas 6 godzin i człowiek jest zakręcony. Jechaliśmy samochodem z Berlina do Wrocławia, oczywiście w góry do mnie do domu. Przyjęcie, kolacja rodzinna, parę godzin snu i dzisiaj jestem w Warszawie, także na razie jeszcze jakoś się kulam, ale pewnie za parę godzin znów przyjdzie kryzys, będzie się chciało spać. Czemu taka droga, tak trochę dziwno, nie polskie linie lotnicze, tylko Niemcy? No, mieliśmy sprawę we Wrocławiu jedną, także spotkanie było i stąd było nam bliżej, by jechać z Wrocławia do domu, a nie z Warszawy do Wrocławia i tak dalej. Powiedz, w jakiej jesteś formie? W tym momencie jesteś po wakacjach, wypoczęty jesteś, trenujesz cały czas, czy raczej na razie jeszcze jest ten okres wakacyjny? Czy raz dziennie trenuję, biegam, czy idę na siłownię, pływam, gram w tenisa zimnego, także każdego dnia coś robię, bo jestem sportowcem i nie ma takiej opcji, bym nic nie robił, bo naprawdę energii jest za dużo potem we mnie i co z tą siłą zrobić, także codziennie coś działam. Jak oceniasz swojego ostatniego rywala? Przejechałeś się po nim jak walec. Następny będzie Andrzej Gołota. Oceń swojego kolejnego przeciwnika. No oczywiście walka za nami już, troszeczkę parę tygodni minęło już, myślimy właśnie o kolejnej walce, jesteśmy w czasie negocjacji z Polsatem, na razie wszystko idzie w dobrą stronę, także że pierwsza 30 mamy drugie spotkanie z prezesem, mam nadzieję, że dobijemy targu, czas pokaże, niebawem będzie wszystko oficjalne podane, jak to po prostu wszystko będzie wyglądało, także dzisiaj może już dziś dopniemy targu. Jesteśmy do czwartku z Zygim w Polsce, także działamy, robimy właściwą robotę, bo to przyjechaliśmy. Andrzej Gołota podobno ostro trenuje. Boisz się Andrzeja, czy raczej jesteś pewny swego zwycięstwa? Zawsze jestem pewny, że zacznę się bać, to jest to sygnał, że trzeba kończyć karierę. Także jestem wojownikiem i mam nadzieję, że jeszcze kilka lat nim będę. Bernard Hopkins, temat rzeka, można powiedzieć. Reakcja twoja na to, że będziesz walczył, no powiedzmy, z legendą boksu zawodowego. Twoje nastawienie? Psychicznie okej. Mam nadzieję, że 30 stycznia pokażę kawał dobrego boksu i pokonam legendę. Wtedy ja stanę się legendą, nie tylko w Polsce, jak i w Stanach. Także mam nadzieję, że nie zawiodę polskich kibiców. Za jakieś 2-3 tygodnie podpiszemy kontrakty na tą walkę, bo tak już przychodzi ten czas, żeby już negocjować, znaczy już negocjujemy, znaczy wszystko jest, można powiedzieć, uzgodnione odnośnie podziałów i tak dalej, no ale oczywiście najważniejsze jest papier i złożenie autografów na tym papierze, także jeszcze 2-3 tygodnie musimy poczekać. Ważniejsza dla ciebie jest walka z Gołotą, czy walka z Hopkinsem? Która z nich ma dla ciebie większy prestiż? No, walka z Andrzejem jest to walka największa w Polsce, największe widowisko bokserskie dotychczas. Natomiast walka z Hopkinsem jest to legenda, no, gdzie każdy zna, można powiedzieć, kibic boksu na całym świecie. Wielokrotnie mistrz świata. Aczkolwiek każda walka jest bardzo ważna i każdą walkę muszę wygrywać, jeżeli chcę pchnąć się w górę. Nie mam w ogóle żadnych wątpliwości, że przegram. Wchodzę do ringu jak wojownik i robię swoją robotę. Ile obecnie ważysz? Jest to już waga na wagę ciężką, bo widzę, że trochę, no powiedzmy, się rozrosłeś. 96 kilo, 5-6 kilo to jest moja naturalna waga, także taką wagę mogę wnieść do ringu w październiku. I właśnie w takiej wadze wystąpisz, bo tutaj też właśnie i kibice, i specjaliści zastanawiają się, jaka będzie twoja waga w wadze ciężkiej, jaka będzie różnica między tobą a Andrzejem. Andrzej będzie ważył pewnie około 110 kilo, ty będziesz ważył około 15 kg mniej. Nie boisz się, że różnica siły będzie zbyt duża? Głowa, jeżeli masz głowę, myślisz, szybkość, mam też czym uderzyć, także mam swoje atuty i będę starał się wykorzystać w ringu, czy ważę 96, czy ważę 90, gdzie walczę. W każdej walce pokazuję klasykę boksu i tak jak wspomniałem, kto myśli, wygrywa.
A propos psychiki, psychika Andrzeja Gołoty, czy nie obawiasz się tego, że gdy dopniecie wszystko na ostatni guzik, w ostatniej chwili Gołota się wycofa? Jest jakiś plan B przygotowany na taką ewentualność? Ponieważ Andrzej już kilkakrotnie, no powiedzmy, wywinął nieciekawy numer w ringu, który dla organizatorów skończył się, no powiedzmy, niezadowoleniem kibiców. Przede wszystkim są negocjacje, trwają. Tu jeszcze nie ma podpisanych kontraktów na tę walkę. Jeżeli dopniemy targu z telewizją Polsat, wtedy będziemy się nad tym zastanawiać. Z każdym przeciwnikiem zawsze jakieś zagrożenie, że ktoś może złapać kontuzję, tak samo mogę to być ja. To nie jest powiedziane, że dzisiaj jestem zdrowy, na 100% wchodzę do ringu. Czasami dzieją się dziwne przypadki, no, wystarczy, że masz jakieś rozcięcie czy coś, ręka i tak dalej. I nie ma walki, walka jest przekładana, także mam nadzieję, że jeżeli będziemy zdrowi, no to staniemy w ringu i pokażemy kawał dobrego boksu polskim kibicom. Jeżeli wygrasz z Andrzejem Gołotą, zawalczysz najprawdopodobniej z Bernardem Hopkinsem, walka będzie o tytuł, czy raczej nie? Na pewno tytuł ring, mam nadzieję, że mój pas IBF, który mam, wniosę do ringu z Hopkinsem. A potem zobaczymy, myślę, o ciężkiej wadze i czas pokaże te kilka miesięcy. Za kilka miesięcy podejmę decyzję, co robić dalej, czy dostanę ofertę walki w tej kategorii, czy jeszcze, nie wiem, telewizja HBO czy Showtime będzie się interesowała walką z jakimś innym przeciwnikiem, czy też pójdę na stałe do wagi ciężkiej. A powiedz, dlaczego nagle wyskoczył Andrzej Gołota? Mówiło się wcześniej, że bardziej prawdopodobna jest walka ze Steve'em Cunninghamem niż z Andrzejem Gołotą. Nagle Cunningham wycofał się, uciekł, czy też problemy z Donem Kingiem? No, Steve Cunningham jest to dobry zawodnik, ale prawda jest taka, że żadna telewizja w Stanach Zjednoczonych nie jest nim zainteresowana. Była opcja, że jeżeli nie będzie walki Vitali Klitschko z Hay, to tą datę dostaniemy. To miała być data bodajże 20 wrzesień czy 20 któryś. Ale to Ziggy od razu wiedział, że grupa K2 nie odpuści drugiej daty HBO, bo naprawdę straciliby wiele w telewizji amerykańskiej i stąd wiedzieliśmy, że tej walki nie będzie. I to była jedna opcja, gdzie moglibyśmy walczyć teraz na jesień. Natomiast inne stacje się nie interesują tym przeciwnikiem, mimo że jest to dobry bokser, bo nie jest popularny, był prowadzony przez swojego promotora, no, można powiedzieć, bardzo rzadko pokazywany w telewizji, bodajże pierwszą walkę walczył ze mną na telewizji, walkę wieczoru na telewizji, na live, telewizji na Showtime. Także, przepraszam, Versus, to była telewizja Versus. Czyli wszystko zależy, jak cię promuje twój promotor. To jest to przykre, ale prawdziwe. A propos telewizji. Wiemy o tym, że jest zainteresowanie telewizji HBO walką z Hopkinsem. A czy będzie możliwość, aby walka z Andrzejem Gołotą była pokazywana w Stanach Zjednoczonych? Są jakieś rozmowy na ten temat? Jeżeli będzie, na pewno. Na pewno będzie pokazywana, to mamy takie zapewnienie ze stacji telewizyjnej. Która to będzie stacja? 2-3 opcje są. Ziggy po prostu wybierze najlepszą formę, czyli chodzi o płatność. Obiecasz kibicom, że znokautujesz Andrzeja Gołotę? Na pewno wygram, bo wchodzę do ringu jako wojownik. Nigdy się nie przechwalam na słowa, że wygram w tej czy tej rundzie, bo jestem tylko człowiekiem i wierzę w swoje siły i możliwości, że opatrzność da szczęśliwie walczyć i zwyciężać. Także to mogę o tym kibicom zapewniam, o wielkiej walce, o moim sercu, które mam. Dziękuję bardzo. Cześć, mówi Tomasz Adamek. Pozdrawiam wszystkich czytelników boxingnews.pl.